Z kim Raków Częstochowa może zagrać w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów? Cześć, kanał 365 Dni o Piłce, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj trochę pospekulujemy, no bo jak wiadomo, mistrz Polski Raków Częstochowa wczoraj zremisował zwycięsko z Karabachem Agdam, awansując tym samym do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Rywalem medalików będzie Aris Limassol, drużyna z Cypru, w barwach której gra m.in. Mariusz Stępiński czy Karol Struski. Piłkarze, których pamiętamy z Ekstraklasy, no Stępiński generalnie też miał epizod w reprezentacji Polski. To są rywale Rakowa w rundzie trzeciej, natomiast już możemy spekulować, z kim mistrz Polski zagra przy ewentualnym oczywiście awansie w kolejnej rundzie, no bo gdzieś tam ta drabinka jest tak ułożona, że przed losowaniem, które odbędzie się w poniedziałek 7 sierpnia, już jesteśmy w stanie przewidzieć, z kim ewentualnie zmierzy się Dawid Szwarga i spółka, a zatem zapraszam. Na samym początku zachęcam wszystkich do tego magicznego czerwonego guzika o nazwie subskrybuj. Pamiętajcie, żeby zostać subskrybentami kanału 365 Dni o Piłce, żeby nic Wam nie uciekło. Nie obraziłbym się też za lajka w górze pod materiałem, a teraz zaczynamy. Warto na samym początku spojrzeć na, powiedziałbym, drabinkę rozstawienia. Generalnie Raków nie jest rozstawiony z racji słabego rankingu, no i też pozycji naszej ligi w europejskiej hierarchii. Zwycięzca tej pary Raków Aris ma cztery opcje rozegrania kolejnego meczu, a więc, więc na poziomie czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów możemy się spotkać z zwycięzcą pary AEK Ateny Dynamo Zagrzeb, zwycięzcą pary Kopenhaga Sparta Praga, z Young Boys Brno, bądź ze zwycięzcą pary Olimpia Ljubljana Galatasaray Stambuł. No zdecydowanie ten ostatni rywal, chyba najgroźniejszy. Myślę, że nie chcemy zagrać z mistrzem Turcji, natomiast też tak wszyscy mówili przed konfrontacją z Karabachem. To czy Raków będzie ewentualnie faworytem w którykolwiek tych starć, no to jakby do tego nie będę się odwoływał. Chciałbym tylko krótko scharakteryzować ewentualnych rywali, żebyśmy już byli troszeczkę przygotowani i troszeczkę mądrzejsi przed tym poniedziałkiem, a więc przed dniem, w którym już oficjalnie jakby dowiemy się, z kim zmierzy się drużyna Dawida Szwargi. Jak już wspomniałem, w przypadku Galatasaraju jest to mistrz Turcji, no i generalnie cała ta, powiedziałbym, brygada to są mistrzowie danych lig. Rzut oka na ranking UEFA, jak to wygląda teraz, czy inaczej, jak to wygląda na moment, kiedy te drużyny zostały rozlosowywane i jak ta, powiedziałbym, tura eliminacji się rozkłada z uwagi na pozycję danej lig w rankingu UEFA. Jak widzicie, zarówno liga duńska, czeska, chorwacka, czy słoweńska i turecka jest w tej samej hierarchii, a więc tutaj mistrzowie, podobnie jak zresztą w przypadku Ekstraklasy, mistrz danego kraju gra w eliminacjach Ligi Mistrzów. Trzy kolejne drużyny, a więc drużyna 2-3 plus zdobywca Pucharu Krajowego bądź czwarta ekipa mierzy się w lidze konferencji, to znaczy w eliminacjach do Ligi Konferencji. Natomiast w przypadku Ligi Greckiej czy Ligi Szwajcarskiej, jak w przypadku chociażby Young Boys Brno, w tych ligach są dwie drużyny, które walczą o Ligę Mistrzów. Mówimy tu jednak o scenariuszu, w którym mistrz Grecji podejmie mistrza Chorwacji, a mistrz Szwajcarii, a więc Young Boys Brno, drużyna, do której dołączył m.in. Łukasz Łakomy, tego letniego okna transferowego, a więc były pomocnik Zagłębia Lubin, czeka na swojego rywala. Nie wiem, czy to dobrze, że tutaj trafimy ewentualnie na drużynę, która jest jeszcze bez takiego, powiedziałbym, europejskiego rytmu meczowego, czy jednak lepiej trafić na któregoś z tych mistrzów, który już ma za sobą kilka spotkań i który generalnie musi wygrać dany dwumecz, by awansować. No zdecydowanie najgroźniejszym rywalem wydaje się mistrz Turcji, a więc Galatasaray, no i generalnie gdzieś tam mam wrażenie, że po tym rankingu UEFA widać, że gdzieś tam ta liga turecka troszeczkę spadła w tej europejskiej hierarchii. Raz jeszcze odwołam się do rankingu UEFA, no i tak jak widzicie w tej chwili Turcja na ten moment zajmuje aż, no bo mam wrażenie, że trzeba to definiować, aż miejsce 20. Dawniej to była liga rzeczywiście mocna, no i myślę, że na kanwie tych ostatnich transferów, między innymi Polaków, ta liga ma szansę, by gdzieś tam zyskać i ewentualnie piąć się wyżej. Co za tym idzie, nie tylko mistrz będzie grał w eliminacjach do upragnionej Champions League. Jeżeli chodzi o Szwajcarię, to ona mierzy, znajduje się wysoko, no i tutaj dwie ekipy z Ligi Szwajcarskiej grają w Lidze Mistrzów. Podobnie zresztą w przypadku Ligi Greckiej, gdzie mistrz i wicemistrz walczą o Champions League w eliminacjach właśnie do tego turnieju. Liga Czeska i mistrz Ligi Czeskiej, a więc Sparta Praga, Liga Duńska i Kopenhaga Kamila Grabary, pytanie czy jeszcze polskiego bramkarza, plus Liga Chorwacka i Dinamo Zagrzeb, no to jakby na podobie Rakowa Częstochowa, tylko jeden klub z tych lig ma swojego reprezentanta w Lidze Mistrzów i mierzą się o Champions League. Tutaj warto też podkreślić, że Raków być może mieć podobne, powiedziałbym, szanse w konfrontacji z tymi zespołami z uwagi właśnie na to, że gdzieś tam, powiedziałbym, skala
jakości tych lig jest zbliżona. Tutaj mówimy o jednym reprezentancie w Lidze Mistrzów, a więc domyślam się, że tutaj nie będzie dużych dysproporcji. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało. Najpierw misja, a więc runda trzecia dla Rakowa, to jest Aris Limassol, no i pokonać drużynę mistrza Cypru. Pierwszy mecz Raków Aris, a więc ten mecz, po którym będziemy zdecydowanie mądrzejsi, we wtorek 8 sierpnia. Rewanż zaplanowano na tydzień później już na Cyprze, natomiast no, pewnie będzie to przeciwnik, tak gdzieś to definiuje, trochę słabszy niż ten przeciwnik z rundy drugiej, a więc niż Karabach Agdam. No, czasami tak ta drabinka się formułuje, że nie zawsze jest takie stopniowanie, tak bym to powiedział. Czyli, że ci najgroźniejsi rywale są na końcu, natomiast no, niewątpliwie w rundzie czwartej, jeżeli medaliki do niej awansują, to tu już możemy trafić na prawdziwego kozaka. Szczerze mówiąc, obawiam się tego rywalu Galatasaray, który mierzy się z Olimpią Ljubljaną. Jakby Słoweńców też nie można ignorować. Natomiast domyślam się, że to Turcy awansują dalej, no i być może będą kolejnym rywalem Rakowa Częstochowa. Jeżeli chodzi o takie życzeniowe myślenie, no to myślę, że tutaj Raków miałby większe szanse zdecydowanie z drużyną AEK Ateny bądź Dynamo Zagrzeb. Kopenhagi też bym się obawiał, ewentualnie no w ciemno załóżmy brałbym Young Boys Brno, natomiast to też jest drużyna, która może zaskoczyć. Myślę, że przede wszystkim z mocniejszej ligi, jak już wspomniałem wcześniej, dwie drużyny ze Szwajcarii mierzą się w eliminacjach do Ligi Mistrzów. To też jakby nam mówi o skali jakości tej ligi. Natomiast Polska, jak zresztą odwoływałem się w materiale poprzednim, znajdziecie link, znajdziecie film na moim kanale, no to też jakby pnie się w górę i myślę, że w ostatnich latach pokazała, że też może się liczyć w Europie, głównie na kanwie tej fantastycznej europejskiej przygody Lecha Poznań. Miejmy nadzieję, że Raków to powtórzy. Przypomnę tylko, Raków już gra w fazie grupowej minimum Ligi Konferencji Europy. To rzecz jasna jest takie, to jest taki najmniej teraz optymistyczny wariant, no bo rzecz jasna Raków musiałby przegrać w dwóch meczach, a więc najpierw z Arisem Limassol, a później ewentualnie w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy, no bo gdzieś tak wygląda ta drabinka, że tutaj spada ewentualnie drużyna o rozgrywki niżej, czyli w przypadku Rakowa, jeżeli polegnie z Cypryjczykami, to jest czwarta runda eliminacji Ligi Europy, no i później ewentualnie przy kolejnej porażce faza grupowa Ligi Konferencji, rzecz jasna z dwoma wygranymi, Raków melduje się w fazie grupowej Ligi Mistrzów. To rzecz jasna już jest takie, powiedziałbym, wyłożenie z fusów i zbyt dalekie wychodzenie w przyszłość. Skupiamy się na wtorku, natomiast warto poznać tych rywali Rakowa. Mam nadzieję, że w miarę to wszystko klarownie streściłem. Będziemy mądrzejsi po poniedziałku, no bo wtedy jest oficjalne losowanie UEFA. No już jakby wtedy dowiemy się na 100% z kim mierzy się Raków. Podsumowując, może to być zwycięzca pary AEK Ateny Dynamo Zagrzeb, duńska Kopenhaga Sparta Praga bądź Young Boys i ewentualnie zwycięzca pary Olimpia Ljubljana Galatasaray Stambuł. Dzięki wszystkim, którzy dotrwali do końca, cenię wasz czas, także też nie chciałbym tego formatu zbytnio przedłużać. Zachęcam na samym końcu jeszcze tylko do subskrypcji kanału, to jest ten czerwony guzik na dole. Pamiętajcie o kciuku w górze pod materiałem. Dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.